pan. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wybierzcie sobie, proszę bardzo. Wysoki Sejmie, panie ministrze, pan doskonale wie, że Rada Ministrów przyjęła 13 kwietnia 2021 uchwałą ten program. On się oczywiście rozpoczyna od roku 2020. Wiemy, że była pandemia, więc tutaj po prostu wrzucanie takich informacji, że są jakieś opóźnienia, myślę, że jest nieuprawnione. Natomiast warto też się zastanowić, jakie informacje pan przekazuje do mediów, bo ten niepokój jest powszechny. Warto zobaczyć, jaka jest reakcja społeczna na pana słowa, które pojawiły się na portalach społecznościowych. Ale wracając do samego programu, ja chciałabym dopytać o realizację obwodnicy Skaryszewa w drodze krajowej numer 9, o obwodnicę Zwolenia w ciągu drogi też 79 i czy obwodnica Lipska, która jest realizowana, czy termin maj 2024 zostanie dochowany. Szczególnie o te trzy obwodnice, które są realizowane w regionie radomskim. Proszę. Dziękuję, panie marszałku. A ja chciałabym zapytać o obwodnicę, która była na liście rezerwowej, obwodnicę Gorlic. To jest takie nieduże miasteczko w Małopolsce, na krańcach Polski, niedaleko słowackiej granicy. Mamy olbrzymie problemy komunikacyjne. W ramach naprawy, poprawy drogi krajowej 28 zaplanowane jest też rondo turbinowe. Potrzebujemy obwodnicy też w ciągu dróg wojewódzkich. Ostatnie wiadomości dla nas są bardzo tragiczne. Słyszymy, że nie będzie dalej programu inwestycji strategicznych. Słyszymy, że ten program, który już był zatwierdzony na 100 podstawowych obwodnic, może być zagrożony ze względu na pieniądze. I Gorlice w ubiegłym roku w budżecie państwa miały wstępnie zagwarantowane 1 000 000 zł na rozpoczęcie konsultacji społecznych, dziękuję, żeby później bardzo nie było problemów. Co z Gorlicami? Jakie inwestycje są planowane na terenie, znaczy w ciągu drogi krajowej Gorlic? Dziękuję bardzo. Ponieważ pan minister mi też nie odpowiedział, to ja przypominam też pytanie o obwodnicę Raciborza. Nie przerwałem pani tylko dlatego, że mówiła pani o Gorlicach, a burmistrzem Gorlic jest mój bardzo bliski przyjaciel Rafał Kukla, którego proszę pozdrowić. To dobry, mądry człowiek. Panie marszałku, on też ma zadanie w mieście, którego nie wykonał, czyli drugi most na Ropie. Gorlice są zakorkowane. Tak jest, i te rozmowy tak były to, bardzo tak częste. Myślę, pochwalić, że właśnie pan burmistrz ma udział to, w tym, że nie ma ronda turbinowego. Jakie to typowo polskie. Chciałem kogoś pochwalić i po prostu jak zwykle dowaliłem do pieca. Panie ministrze, bardzo proszę, nie będę pana chwalił, bo źle po prostu pan na tym wyjdzie. Zapraszam pana do odpowiedzi. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, a więc tak, odpowiedź na pytanie pana posła Jabłońskiego, obwodnica Raciborza. Tej obwodnicy nie ma na liście 100 obwodnic, o którą pan pyta, także ja odsyłam do tego, żeby w pierwszej kolejności zweryfikować to, co zostało przyjęte przez państwa rząd, a nie oczekiwać wirtualnych zadań, które państwo oczekują do realizacji. Także ja wiem, że w ferworze kampanii wyborczej niebieskie tabliczki z nazwami obwodnic były prezentowane w terenie, ale to nie znaczy, że one zostały włączone do programu 100 obwodnic. Także tak samo, ta sama sytuacja dotyczy pani poseł Bartuś i obwodnicy Gorlic. Nie ma takiego zadania na liście 100 obwodnic. Dlatego ja wiem, że państwo się obawiają, łapią państwo za słówka, przekręcają moje wypowiedzi medialne, ale należy w pierwszej kolejności zweryfikować, czy te zadania w ogóle są na liście, a nie martwią się państwo o to, czy będą zrealizowane przez nasz rząd. Także ja deklaruję i oczywiście realizację tych zadań, które są zapisane na liście podstawowej 100 obwodnic, pomimo tych trudności, o których mówiłem. Obwodnice Zwoleń, Lipsk i Skarszyn, tak, jeżeli dobrze, Skaryszew. No to są zadania, które są w trakcie realizacji na etapie
opracowywania dokumentacji, przygotowania tych inwestycji. Także jeżeli były na liście, to są realizowane. Także jeżeli chodzi o zagrożenia, tak jak Państwu mówiłem na początku mojego wystąpienia, mamy czwarty rok realizacji programu, zrealizowane są dwa, czyli 2%. Minęło 2 miesiące, od kiedy rządzimy, a Państwo oczekują, żebyśmy pewnie wykonali w ciągu tych 2 miesięcy co najmniej 5 razy tyle, co Państwo realizowali. Ale Pan udzielił wywiadu. Ale ja rozumiem, wywiadu, spokojnie. W którym Pan powiedział, że są zagrożone. Pan poseł Jabłoński pyta, dopytuje już poza trybem odnośnie listy rezerwowej, bardzo chętnie odpowiem. Dobrze, okej, odpowiem. Jest lista rezerwowych zadań. Można powiedzieć, że 53 obwodnic, a nie obwodnic. Czy to są rzeczy, koncert życzeń, który Państwo wskazali, który... To dobrze, proszę wskazać dokument polskiego rządu, który akceptuje tą listę rezerwową i przekazuje ją do realizacji. Czyli do 13 grudnia 2023 roku Rada Ministrów pomimo planów nie zdołała przyjąć tej listy 53 obwodnic do realizacji. Także nie wiem, czego Państwo oczekują. To był koncert życzeń, koncert obietnic, który Państwo złożyli w ramach kampanii wyborczej, a dzisiaj Państwo oczekują jej realizacji. Proszę Pana, dzisiejsze te pytania to jest wynik Pana wywiadu. Serdecznie. Proszę tutaj nas nie obwiniać, bo to Pan w przestrzeni medialnej, my reagujemy na Pana słowa i proszę się głupkowato nie uśmiechać, jak my mówimy. Zadadzą pytanie w sprawie nieprawidłowości przy opracowywaniu programu budowy małych reaktorów jądrowych SMR.